Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto z nas jest najmniej wychowany. Znaczy ja wiem, kto jest najmniej wychowany. Tutaj pokazuje się. W sumie parka zakochańców jest chyba najmniej wychowana. Wychowany jestem dobrze, ale nerwowy jestem bardzo, wiesz? W każdym razie, w dzisiejszym odcinku podzielimy się na pary, tak dokładnie, podzielimy się na pary i będziemy musieli sprowokować drugą osobę do tego, żeby przeklnęła. Jeżeli druga osoba przeklnie, wygrywa 500 zł, ta osoba, która zmusiła drugą osobę do przeklnięcia. Jeżeli ktoś pierwszy przeklnie i nagracie to, musi być to nagrane. Musi być nagrane. Musi być nagrane, żeby dyktafon, telefon, kamery. Podsłuch. Tak, dokładnie. Jeżeli zmusicie drugą osobę, żeby przeklęła, wygrywacie 500 zł. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo zaraz zaczynamy losowanie, grę w butelkę, kto będzie z kim w parze. Wy pewnie byście byli... Nie, my jak wybraliśmy. Jak wy byście byli razem w parze, to druga osoba by przegrała w przeciągu minuty chyba, nie? Żartujesz, nie, no ja chcę być razem. Fajnie będzie. O, ty Viola się cieszysz, bo już wiesz, że przegrasz, nie? Zapraszam Państwa do oglądania! Aha, no Jasiur, no losujesz. Sobie parę. Pary, tak? Nie. Nie, po prostu. Losuj. Aha, losuj. I potem druga osoba. Zaraz jak wypadnie. Wow, ale się kręci. Ojoj. Dobra, Dredziarz z kim? To ja! Nie. To jest nic. Dobra, dawaj, kręć. Ja wiem o tym, że tak chcę. Nie ma Viola! To będzie para śmierci! Los tak chce. To będzie para śmierci! Sprawdzamy, kto następny w parze. Czemu ty to tak kręcisz tak, w ten sposób? Ja? Z kim? Ojej, ja wiem. O, z Treneiro! Nie wydaje, że nikt, bo to jest połowa, to jest połowa. Jeszcze raz. Dobra, losy. Stańcie bliżej siebie. Możesz umieć kręcić butelkę. Dobra, Jasiur. Jasiur, jesteś ze mną. Doprowadzę cię do przeklnięcia. Po to mam długie nogawki. Dobra, Nelskim, wyłaźcie z kółka. Ja chcę, żeby to był Adam, bo Adam tak łatwo wkurzyć. Dobra. Trener. Także mamy już parę ustalone. Zapraszam Państwa do oglądania. Jaszczurka. No. Kochanie. No. Nie przeszkadza ci to? Nie. No to odejdź. A tobie? Nie, mi to przeszkadza akurat. Tak? Dobra. Jaszczur. Ja nie przeklę tak szybko, nie martw się. Dlaczego? Nie przeklę? Nie, nie przeklę. Odejdź, dziadu. Sam zacząłeś, coś próbujesz. Sam zacząłem, bo myślałem, że ta broń będzie dobra, ale ta broń nie jest raczej dobra w stosunku do ciebie, no. Widzisz, odwróciłem to. Odwróciłeś to, tak? Mogę twoje stópki pomacać? Nie możesz moich stópek pomacać. Dobra, stary, lepiej daj im kamerę, bo oni nie mają czym nagrywać. Idź daj Dredziarzowi kamerę, niech nagra Violę, a nie próbujesz mnie. To ma być też naturalnie, nie możesz przeginać. Ty będziesz ciężki chyba, co? Ja będę ciężki. Ja tak łatwo nie przeklę. Dobra, dawaj, to damy to, tak? Nie, musisz dać swoją kamerę. A swoją mam dać? Tak, spokojnie, Jaszczurka. Troszeczkę się pomęczymy. Powiem wam szczerze, że z Jaszczurem będzie ciężko, bo Jaszczur nie przeklina jakoś mega dużo. Violka, Nel, trener, oni potrafią przeklnąć, także mi się wydaje, że łatwo będzie wyeliminować z gry. Najciężej wydaje mi się, że będzie wyeliminować z gry Adama, bo Adam praktycznie w ogóle nie przeklina, ale wydaje mi się, że też będą posuwać się do takich kroków, których po prostu no, będą przeginać, tak? Że ktoś w końcu nie wytrzyma. Jestem ciekawy, kto w dzisiejszym odcinku wyjdzie z 5 pakami, czy ja będę musiał oddawać 500 zł Jaszczurowi, czy on odda mi. Nel, słońce, powiedz mi jedno. Czemu ty się puszczasz i Hubert się puszcza? Ty się puszczasz z Adamem, a Hubert się puszcza z Fagatą. Z Fagatą? Tak. Znaczy, jak ja możecie ja być nie próbujesz zdenerwować? Jak możecie być w takim związku? No bo nikt się nie puszcza. Ja wiem, że ty mnie próbujesz zdenerwować, ale nie wyprowadzisz mnie z równowagi przez takie akcje. On pokazywał mi fotki z nią w łóżku, sam na sam. Wow. No, chciałabyś to zobaczyć. No, bardzo bym chciała, zaraz się go spytam. No, ale ty nie jesteś lepsza. Ja z Adamem mam lepszy kontakt od ciebie i pokazywał mi. O nie! A pokazywał ci Adam nasze zdjęcia, tak? Pokazywał. To może ty jesteś zazdrosny. Powiem ci, że masz słabą figurkę, nie? Na tych zdjęciach. Wiesz, nie zdenerwujesz mnie tym. Jak nie? No. Naprawdę, jesteś płaska. Jesteś płaska jak deska. Ty musisz prosić innych ludzi, żeby robili ci zdjęcia, jak mają stosunki, bo ty nigdy nie możesz mieć laski. Że co? To dlatego ty się tutaj na mnie prujesz o takie rzeczy. Po prostu ty... You're not getting it. Mów po polsku. Nie.
puszczacie się nawzajem. To nie jest związek. That's gonna make you annoyed. If I just speak English now, that's gonna piss you off, isn't it? Nie wyprowadzisz mnie z równowagi, że mówisz po angielsku. Are you sure? Because this gets very annoying. This gets very, 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 very annoying. Nie, to ta rozmowa nie ma sensu z tobą. Wiesz, to też nie ma sensu, to że Hubert się puszcza. Puszcza nie, się. Nie. Tak. Nie. Są na to dowody. Co, przyszedłeś mnie denerwować? Chciałem widzom grubego, tłustego, obleśnego wieloryba pokazać. Dziękuję. Dzisiaj robisz kotlety. Tak, od swojego nazwiska. Niedobre będą. Nie, ja w ogóle ohydne widziałam, są. Jak na internecie. Jesteś obrzydliwa. Czemu to robisz? Nel, jak jest goła, wiesz? Tak? Sama nagrałem. Strasznie. Telefonem właśnie, nagrałem. Nie, tam właśnie był inny chłopak całkowicie. Tak? No twoja Nel to była taka... Tak? No przed tobą. A czemu taka tusta jesteś? Łatwa, nie? Strasznie łatwa. Co, strasznie była bardzo, łatwa? Bardzo, bardzo łatwa. Dużo takich filmików, jak się gdzieś dotyka i w ogóle krąży, nie? No bo ciebie nie chcę dotykać. A, no, ja bym widzisz. Cię nie dotknął kijem. Nie, dotknąłbyś tak. mnie. Codziennie mnie próbujesz dotykać, niestety, tak? Tak. Czemu kłamiesz? Ale w ogóle jesteś tutaj taki bezużyteczny. Ja strasznie. Tak, jesteś bezużyteczny w ogóle. Wiesz, że w ogóle wzięłam cię tylko dlatego, że po prostu zrobisz wszystko. Byłeś takim tak? debilem, nieudacznikiem, no. I co dalej? Już? No to, skończyło no na razie się? Tyle. No jeszcze na razie tyle. A, na razie. No na razie tyle. A co chcesz mi jeszcze powiedzieć? No, zostawię to na to znowu szlugi jarasz? No tak. O, jest obrzydliwa. Ale ty zgadnie. Też, ale ty też ciągle palisz codziennie. Ale przed widzami kłamiesz, że nie palisz. Ja nie palę? Ale ty palisz. To palę czy nie palę? To palisz, ale przed widzami kłamiesz, że nie palisz. A palisz non stop. Cały czas szlugi palę? Tak. Ale to ty jarasz cały czas. No ja też jaram cały czas. Ale teraz a ja nie. niż kiedyś. Ja nie palę w ogóle. Nie, ale nie. Palisz non stop. Czemu? No nie wiem, ciebie się to pytaj, czemu palisz? No ale czemu mówisz, że palę, jak no, nie palę? Pali, tylko kłamiesz. I czemu widzów kłamujesz cały czas? Nie, to ty ciągle kłamujesz widzów. Czemu widzów kłamiesz tak cały czas? Ale ja nie kłamię. Po co to robisz? Przecież to ja przyszedłem cię nagrać, widzów pokazać, co ty gadasz za głupoty w ogóle. Nagrać grubą krowę, a nie okay. to co gadasz. No przytyło mi się troszkę, wiem. Strasznie. Mogę jeszcze ponagrywać? Patrz. Yes. Obrzydliwa. Czemu taka obrzydliwa jesteś? A nie wiem, bo taka się urodziłam. Taka? Tak. Taka? Ale wiesz, że jesteś ogólnie taki żałosny, bo tak naprawdę twoją taktyką jest to, co innych ludzi, czy obrażanie innych, nie? Ale ja cię nie obrażam, ty mnie obrażasz cały czas, nie ja ciebie. Aha, ty mnie nie obrażasz. Nie, tylko powiedziałem, że jesteś wielorybem. No, to nie jest obraza, tak naprawdę? No dla ciebie to jest jeszcze takie zdrobnienie, nie? Mogę polecieć grubiej, ale wtedy bym przeklnął. No to może przeklnij, nie chcesz przeklnąć? Nie. No weź, dlaczego? Ała, nie ciągnij mnie za włosy. Ojej, ale masz fajne te dredy. Ojeju. A może coś byśmy podpalili? Ej, czemu chcesz podpalić no, moje włosy? No bo w ogóle ci nie dostarczy ci w tych dredach. Ej, ale nie pal mi włosów. No. Generalnie nie możesz mnie palić koszulki. A dlaczego? Bo ty nie możesz mnie dotykać. Ja cię ale nie ja dotykam. Cię mogę dotykać. Znaczy... A może ja cię lubię dotykać? Znaczy, ty mnie no, nie No ty mnie nie chcesz, więc ja cię będę dotykać. Jasno, wiesz, że miałka pan napluwać. No ty jest tak obrzydliwy, nie? Ale ty miałeś puszczać mnie czy dziobę? No ale... Co się napluło? Co się dzieje? Maciuś! Dawaj! Ojej, co się dzieje, Maciuś? Co się dzieje? No co? Czemu się denerwujesz? Ale maluszku, nie denerwuj się, maluszku! Maluszku, gdzie się denerwujesz? Co się dzieje? Co? Nie ma. Tak, ale czemu? Uzależniony jesteś od telefonu Maciuszu! No Adam! No co? Po co tak robisz? No jedno słówko i dostaniesz telefon. Jakie słówko? Daj telefon, moja własność! Nie ma, no musisz sięgnąć, to ty nie dajesz rady? Daj, odejdź, nie dobra, ja idę. Dobra, okej, nie ma problemu. A co się dzieje, Maciuś, moluszku? No dasz radę. No dasz radę. Dawaj. Coraz bliżej. Dawaj, ja dawaj. Sam wyjmę ten telefonik. Ale ja ci pomagam, tak? No to pomóż mi go zdjąć, ale, nie? Ale to nie jest moja wina, a że... Mi go. To nie moja wina, Maciuś, że jesteś taki mały, no co ty? No. Ej, Maciuś. Idź stąd! No dawaj, dasz radę. Co? Tu? Dawaj, dasz radę, nie poddawaj się. Poddajesz się? Ale słaby co jesteś. Się? Jaki słaby, Maciuś, ojeju, jaki słaby jesteś. No dawaj, co się denerwujesz ale się? Ale będziesz denerwujesz no. się? Nie denerwuj się, Maciuś. Ojej, ale waleczny jesteś. Ale waleczny, dawaj, tylko że nie z tej strony, nie? Ups, ojej. Nerwy puszczają? Puszczają nerwy? Czy spokojny jest Maciuś? Może jakieś coś na uspokojenie, co? Jakąś meliskę zaparzyć? Boj się! Co, nie chcesz telefonu jednak? Stąd! Nie chcesz telefonu? I co, sam czego we no po co chcesz? No dobra, okej, idę. Nie uda ci się. Idę.
Uda mi się, uda się, nie martw się. Smaczny obiadek, Jaszczur? Tak. Smakuje ci, tak? Nawet pomimo, że Wiola ci... Słuchaj, jak ja bym tam się wydaliła nawet, on by to zjadł. Więc do kogo, ja nie wiem, do kogo ty mówisz. Słabo ci idzie. On i tak to zje. Ale marnujesz mój obiad! On już tego nie zje! Ja już tego nie zjem. Ja! Dziękuję, gratulacje. Ja też spróbuję taki ziemniaczki z tym bakiem. Ja cię potem zerwę. A jaki to ten bak? Jaki to? Nie wiem, no to nie. Ale to nie? Próbuj tego, nie wiesz. Nie wiem. Ale przecież jego wszyscy się nie robią. Nie wiem, co on zrobił. Ale wy razem tak zrobiliście i smutno teraz biorę. No to odwej sobie te picie już ze szklanki. Co? Mam. Jaki to? Boże. Ale jesteś obrzydliwcem, nie? Ja nie czeknę tak szybko. No co tam, Jaszczureczka? Chyba nie jesteś zły. Słuchaj, ogólnie to na śniadanko też ci coś doleję do jedzonka. Wiesz? Nie denerwuj się tak, Jaszczurka. Obiecuję ci, że będziesz mieć najgorsze posiłki, jakie kiedykolwiek jadłeś. Będziesz mieć dolewane, psute każde żarcie. Każde żarcie, które będziesz jeść. Każde, rozumiesz? Wszystkie ci zepsuję. Zniszczę ci po prostu te żarcie. Będziesz żreć tutaj, jak będziesz przez ten cały czas, będziesz jeść najgorsze gówno, jakie jest możliwe. Gówno to nie jest przekleństwo, Jaszczurka. Także nie martw się, pożygasz się i gwarantuję ci, że będziesz mieć najbardziej niemiły pobyt, jaki kiedykolwiek sobie mogłeś wyobrazić w życiu. Rozumiesz? Jaki kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić w życiu. Co za k***wa jebana będzie mi jedzenie niszczył? Wie, że to k***wa kocham. Co za dał? Ja mu dam. Co? Myślicie, że ja go nie wkurzę? Patrzcie, co ja mu zrobię. Bierzemy, cyk. Co za złom, jeszcze ma jakiś gówniany komputer. Usuńmy mu film. Nie będzie miał daily. Śmieć. Do śmietnika to. Pyk. A co on myśli, że ja go nie umiem wkurzyć? Jeszcze opróżnię mu kosz, żeby ze śmietnika nie wyciągnął. Aha, i co, nie będzie daily? Powiem mu pod koniec odcinka, zobaczymy jak się wkurzy cwania, co? On kocha to, ja kocham jedzenie. Zobaczymy, kto kocha swoje bardziej. Ja wytrzymałem przy nim. On, myślę, że wymięknie. Po prostu jesteś zły, bo ty nie możesz, a ja mogę, tak? O to chodzi. Wiesz, że ja nie przeklnę, nie uda ci się. Przeklniesz, ja wiem, że przeklniesz. Ja czekam po prostu na ten moment. Co, jeszcze nie przegrał? Nie, kam, ale w sumie mogę z tobą na słowo, tak w sumie, jakby... Nie patrzeć, bo masz bardzo ważny temat do przegadania. Chodź. Ważny temat do przegadania? Ty nie podsłuchuj. Co jest? Bo... Ja nie wiem, jak go zdenerwować. Jak nie wiesz, jak to bardzo proste. To znaczy, ci nie mogę pomóc, no. Pomóż mi. To dla kontentu. Zrób to dla kontentu. No dobra, ale... Ty mi potem pomożesz z Jaszczurem, tak? Dobra, deal. Ja ci pomogę. Mogę jej pomóc? No to chyba obydwoje wiemy. On ma obsesję. Dobry. Dokładnie. Kenner! Mam na ciebie bardzo dobrą wiadomość, nie wiesz? Wiesz, że Bóg nie istnieje? Jak nie istnieje? No nie istnieje. Bóg jest wymyślony przez kapitalistów. Cała religia. Religia jest konceptem. Powtórz. Bóg nie istnieje. A wiesz co? Wiesz, że ja chodzę na czarne msze? Co ty k***a powiedziałaś? Chrześcijaństwo jest... Przegrałeś! Przegrał! I to tragicznie przegrał. Co ty robisz w ogóle, stary? Weszła na ten temat, jaki nie lubię gadać. No bo Bóg nie istnieje. Ale stary, dobra, koniec gry, wygrałaś. Ja wiem, że wygrałam. Fantastycznie wygrałam. Tak. Co ty robisz? Co robiłem? Bóg nie istnieje, wygrałam w tym momencie. Jesteś ze mnie dumny? Wygrałam. Jestem przerażony nim. Dobra, dobra. Nie gadaj z tej daty! Dobra, uspokój się. Ty, z jaką lafirendą ty tam piszesz, co? Co to za szmula kolejna? Z mamą piszesz, a nie z żadną lafirendą. Z mamą piszesz, a to co? Umawiasz się, spotkanie we dwójkę? Kolacja ze śniadaniem, tak? Czy jak to jest? Piszę z mamą, możesz zamknąć mordę. Ale o czym z nią piszesz? Na co się umawiasz? Bliskie spotkanie? No, odpowiedz mi na pytanie, co? Wkurzasz mnie już, mam w dupie ten film, czaisz? O, no to właśnie go przegrałeś. No przegrałeś już, to już nie ma... Ej, no, przecież to kamera jest, uspokój się. Odkupię tą kamerę, na rodziców się nie najeżdża. No ale to tak musiało wyjść już. Nie, tak nie musiało wyjść tą kamerę. Odłóż tą kamerę, masz... Ale po co mam... Masz mi przeprosić w tym momencie. Ale to ciebie za co mam ciebie przepraszać? I moją mamę na kamerze, za to, że obraziłeś moją mamę. No ale jak, no na kamerze mam przepraszać. Jak na kamerze, no... Nie obchodzi mnie to, zaraz wyrwiesz w ryj. Odłóż tą kamerę w tym momencie. Odłóż albo ją oddaj i masz na kamerze mnie przeprosić. Ale jak na kamerze? Masz mnie przeprosić, nie obchodzi mnie to. No przepraszam cię i twoje... Nie, masz na kolanach przeprosić. Jak na kolanach? Masz na kolanach przeprosić w tym momencie. W tym momencie masz na kolanach przeprosić, powiedziałem. Przepraszaj. Serio? Kurwa. Na kolanach? Przepraszaj.
Przepraszam cię i twoją mamę. No i ma to się więcej nie powtórzyć, zrozumiano? Nie powtórzy się. Wygrałeś sobie te 500 zł i wsadź sobie w dupę. No chociaż tyle mam. Dali, ja ci pomogłam z trenerem, więc ty musisz mi pomóc z dryziarzem. Znaczy to bardziej mi kamuć. Nie, bardziej. W ogóle jak jaszczura zdenerwować, bo ja już totalnie nie mam pomysłu. Jaszczura? Ja myślałem, że na żarcie, bo on jedyne co on lubi kochać w życiu to jest żarcie i się nie zdenerwował, to jest dziwne. Dobra, ja ci zaraz pokażę jak zdenerwować Godora, bo ja wiem, ja go całe życie denerwuję. Dobra, słuchaj. Mam taki pomysł, żeby ustawić, że niby się całujesz z Adamem i chcę to pokazać dryziarzowi. Że po prostu tak będzie zdjęcie wyglądało, wiesz o co chodzi? On tak już robił. Po prostu tak to będzie wyglądało. Cicho! Ty tak wyglądasz. Nelly! No. Ziemia do ciebie. Słuchaj, to musi być tak, że to będzie wyglądało tylko jakbyś się całowała z nim, ale to tak nie będzie. Po prostu tak, wiesz co, taka perspektywa będzie. Proszę. Błagam, pomóż mi. Błagam. I ty chcesz, żebym ja ci pomogła. Tak, a ja to potem po prostu pokażę dryziarzowi i mam nadzieję, że Co ty wiesz? Chcę, żebym ja ci pomogła wkurzyć własnego chłopaka. Tak. Pamiętaj, dobra? Ale pamiętaj, słowa, które mógłby wydać na ciebie. A no właśnie! No ty jakiś... A po której ty jesteś stronie? Dobra, odpalę ci połowę. Dobrze, pomogę ci. Tak? Tak, pomogę. I love you too. Dobra, idziemy do Adama, chodź. O, wilku mowa. Adasiu, kuzynie, kochany, nie, musisz... Ja już zakończyłem ten odcinek. Nie, jeszcze tak. Nie. Musisz mi pomóc, wkurzyć rycerze. Nieważne, zobacz sobie na kamerę. O. Masz wszystko udokumentowane. Strasznie zdenerwowany jesteś. No ale dziwisz. Nieważne, dobra, słucham, o co chodzi? Dobra, słuchaj, musicie zrobić zdjęcie z Nel, jak się niby cały czas, oczywiście tylko będzie tak wyglądać, po prostu taka perspektywa i w ogóle. I chcę to pokazać rycerzowi, żeby go wkurzyć. Się zdenerwuję. Tak. Jeżeli ją kocham, to chyba powinien się zdenerwować, prawda? Zdenerwuję się. A masz telefon w ogóle, żeby zrobić zdjęcie? Nie, nie mam telefonu. Dobra, To był sarkazm, Nel. Mimi, możesz koniec ci występować w tym odcinku już. No proszę! Weźcie kogoś innego, jesteś moim kuzynem, no pomóż mi! Macie tutaj jeszcze... Nie! Ale oni są brzydcy! Trenera, albo a co, on nie wkurzy się, że ten się całuje? Proszę cię, ale o nich by się nikt nie wkurzył. Tak. No proszę! Proszę! Adasiu. No dobra, zróbmy to zdjęcie szybko i... Dobra. Kamuś, podtrzymasz mi kamerę? Dobra. Weź się jakoś tutaj. Ale po dobra, przestań! Przeklęła. Ale ona już zakończyła swoją. Ona zakończyła, no. Stawaj tutaj. Nie, lepiej. Ale ty, właśnie musisz mi pomóc zrobić to zdjęcie, bo ty jesteś w tym najlepszy. Kamuś specjalista. Weź ją tak normalnie, jak wiesz tak. Boże, ale ja widzę jaką ty czerwę! Dobra. Czekaj, muszę nagrywać jeszcze raz. 3, 4, 5. Uuuu! Grube! Co? Starczy wam tyle? Tak, ja ci bardzo, bardzo ci dziękuję za pomoc. Dziękuję. I love you. I co ja mam zrobić, jak dredzisz teraz do mnie przybiegnie, będzie się skinął? To jest za grube. Dobra, teraz idziemy do niego. Idę do niego. Daj mi telefon. Dobra, to ja do niego idę. Dredziasty. Chciałam ci coś pokazać. Udowodnić, że twoja dziewczyna, no nie, jest taka święta. Patrz, co ona wyprawia. Zada się na boku. A tam było grube lizanko. Ale nie widać, że to jest ustawione. Nie jest. Stary, tam było... Nie widać, stary, tam, to jest ustawione. No, tam było grube lizanko. Ale widać, że to jest... Ale tam grube. Lizali się porządnie. Tak, lizali się porządnie. Naprawdę? Nie. Tak. Ale ty jesteś, wiesz co, jesteś tak słaba, nie umiesz tak grać, ale, udawać. Ale oni się tam całowali. Nawet nie umie udawać. Nie, ale serio lizali. Ale oni się tam całowali. Dobrze, okej. No. Serio polecieli w ślinę, tak. Naprawdę? No zapytaj się jej. Tak. No tak. Trzeba się tak długo zastanawiać. No bo po prostu nie mogę swojej reakcji, że masz w dupie to. No bo ja w to nie wierzę, no. Jak w to nie wierzysz? A i że ja mam teraz przeklnąć, tak? W tym momencie, że jestem zły. Teraz mam zagrać złego, że o, jak ona mogła tak zrobić, czemu ona to zrobiła? Ty byś tak zrobiła, tak? Tak. A, no to może. Jakbym kochała swoją drugą chłopkę, to tak to jakbym zrobiła. No ale ja jej ufam. I wiem, że tego nie zrobiła. Dobra, weź! No nie wiem, no powiem ci, że masz problem. No mam problem. Ma w nią wysranę po prostu pewnie. Co? No co? Po coś przylasz? Po co przyszedłem? Żeby was ponagrywać. No co, nie można sobie podejść? Właśnie. Co? A, to ty sugerujesz, tak, że coś robiliście? Nie, no ja się odpoczywam. Odpoczywasz się, tak? Jeszcze tylko odpoczywasz? Złakował ci obiadek? Tak.
Bardzo ci smakował obiad? Tak. Oj, widzę, że nie, wiesz tylko. Bardzo dobry widzę, był obiad. Nie smakował. Nie, dobry był. A wiesz co? Na następny raz zrobię? Co? Zastanawiam się, czy Coca-Colę wolisz do obiadku, czy... Wiesz, że ja zjem wszystko i to mnie w ogóle nie zdenerwowało. Nie, no widzę, że cię zdenerwowało. Nie. Widzę, że cię jaszuleczko zdenerwowało. Nie. Jaszuleczko. Nie zdenerwowało. Następnym razem masz konę w śniadanku. No zobaczymy, czy cię nie zdenerwuje. Kola. Leci kola. Przysięgam się, że wyleje ci kolę. Cały litr. Nienawidzę cię. Cały litr. Ale kola jest gazowana, no już nie przesadzajmy. No to jednak może by mogło nie smakować. Wystarczy, że przeklniesz i obiecuję, że nic ci nie wleje. Nie, nie przeklnę, nie sprowokujesz mnie. Jestem oazą spokoju. Nie jesteś oazą spokoju. Jestem oazą. Nie jesteś, bo widzę, jak jesteś zdenerwowany. Widzę, jak się oczka świecą. Jestem oazą. Widzę, jak się oczka świecą. Oazą jestem. Oazą, oazą. Dobra, i tak cię dzisiaj zdenerwuję. Ci to gwarantuję. I tak cię dzisiaj zdenerwuję. No zobaczymy, kto kogo. No zobaczymy, zobaczymy. Poczekaj na kolację. Powiem ci tak, słabe te żarty. Chcesz, żeby przeklinała? Pokazać ci? Ja wiem, że szczerze, mi też. Ale zrobię to, bo... No bo tak, masz kamerę. Ale po co? No z ukrycia musisz nagrywać. Chyba o to mi chodzi, tak? Żebyś z ukrycia nagrywał. Po co, jak już nagadasz, że można usłyszeć? Nie, nie usłyszę, masz. Jak mam to z ukrycia nagrać? Schowaj się, zabieraj jej szlugi. Chodź mały. Dobra, ja idę jaszczura powkurzać. Bo wydaje mi się, że jaszczur już jest zdenerwowany ostro. Ale znasz słodziaka. Już jest nagrane. Fajne żarty? Jezu, ale ty jesteś łatwa i prosta. Wystarczy, no co, jak przeklęłaś, jest nagrane. I co? No co za... Nie! Ej! Nie wiem, czy to się w ogóle opłacało. Nie wiem, czy te krzyki są warte tych pieniędzy i tego wszystkiego, tego zamieszania. Nie robi mi się tak dobrze, a mi też się tak nie robi. Co to za żarty są jakieś ustawiane? Ale ja mogę, a ty nie! A mi nie jakieś fajki mi wywalać! Co ty możesz? Ty nic nie możesz, no. Jesteś normalna, stary. Ja mam w dupie te pieniądze i ten odcinek i te filmy. Zobacz, jak ona się zachowuje. Ja mam gdzieś to, stary, że ja wygram czy ja nie wygram. Gdzie w dupie są mam te tą papierosy? Kasę. Co? Nie mam. Masz! Nie mam. No oddaj mi! No oddaj nie mam. No dobra, oddaj, już przeklęła. Dobra, przekleństwo numer dwa, czyli dwa przekleństwa w jednym. Zostałem tak naprawdę jaszczur. W sensie, no nie wiem jak go sprowokować do tego, że przeklął, no jest ciężko, naprawdę ten człowiek w ogóle się praktycznie nie odzywa do mnie teraz. W taki sposób jak Maciuś mnie sprowokował. To znaczy? No, nie widziałeś? Nie. No to musisz obejrzeć, ja ci nie powiem, nie było przyjemne. Poczekaj, obejrzę. I co? Nie, no stary, za grubo. Za grubo, nie? No. Ale to on poleciał za grubo. No tak, no. No tak. A co on zrobił? No na matkę mu wjechał, to już przesada taka. Na twoją mamusię kochaną? Tak. Moją ciocię? Na moją mamusię kochaną. Zabiłabym go. Zostaliśmy tylko my, jaszczurka. Tak? No. To chodź, idziemy. Ja ci coś fajnego pokażę do ciebie. A co? No co? Włożyłeś jajka mi pod spód? Stary, ja się nie zdenerwuję tak łatwo. Powiedziałem, mam dla ciebie. Tak. Naprawdę musiałbyś odwalić coś grubego. No. Ja zawsze na grubo. Albo grubo, albo wcale. Aha, czyli co zrobiłeś? Okno mi wybiłeś, czy co? Chodź. Chodź. No. Masz film do wysłania. Na daily? Na twojej karcie. Nie. Ja się tak nie zdenerwuję, stary. Dziękuję, usunąłem jeszcze ze śmietnika, żebyś się nie wyciągnął. Nie mam na karcie. Przecież nawet ja mam inne wejście niż ty. Nie masz filmu na daily. Nie zrobiłbyś i tego. Co ty na to? No sobie sprawdź, no nie masz. Nigdzie nie schowałem ani nic. Nie zrobiłbyś tego, stary. No zrobiłem. Sprawdź sobie na tym, na aparacie, jak usuwałem. Nagrałem to. Nie zrobiłeś tego. No, zrobiłem. Ja nie mam filmu na jutro. W sensie ten, tylko co nagrywam. No to... Widzisz, pech. Nie zrobiłeś tego. No zrobiłem, no mówię ci, no. Czemu ty mi nie wierzysz? Śmiałem sprawę, żeby zrobić. Ale nie rozumiem, to obiad za dzień mojej pracy? Ty jesteś normalny? No, ty kochasz filmy robić, a ja kocham jedzenie, tak? To są dwie nasze najważniejsze miłości. Zacząłem. Czyli co? Ty, nie. Najważniejszą dla mnie rzecz, to ja poruszę najważniejszą dla ciebie. Co ty myślisz? Nie rozumiem, to ty usunąłeś mi film ze względu na to, że ja ci nalałem Liptona do jedzenia? Ty jesteś normalny? Barka mi nalałeś. No ale w dupie to mam, co ci nalałem. Ty jesteś normalny, jeżeli to zrobiłeś. Ja sprawdzę na kamerze. I co?
Co ty zrobiłeś? Co? No co zrobiłeś, się pytam. No film ci nagrywam, żeby był dobry. Usuwając mi poprzedni. No ale ten będzie lepszy. Nie. No chyba o to chodzi w tym filmie, tak? Nie, nie, nie o to chodzi w tym filmie. A po co tak podchodzisz? Żeby... Zdenerwowałeś się? Co ty k***a zrobiłeś? Ale co? No co zrobiłeś, się pytam? No nic, no usunąłem. Przegrałeś teraz film, tak? Ale co co? Czy... Ale co? No ale po co nam jak krzyczysz? Przegrałeś, tak? No, ale mam ci zajebać w ryj? Ale przegrałeś, przecież mówiłem, że przegrasz. Przeknąłeś. No, wiecie co ten kretyn zrobił? Co? Usunął mi film. Co ty gadasz? Ale wygrałem z tobą teraz. Ale na jutrzejszy. Na jutro. On tak samo jak każdy przystali. Ale ty jesteś ty! Ale mnie nakłada, co dostał. Jestem, jakby zrobiła, chyba nie ma do domu. Dlaczego? Bo robię dobry film? Tak. Niszcząc poprzedni, tak? Usuwając poprzedni film. I to jest, uważasz, że to jest cena, żeby wygrać 500 zł, tak? Ale miałem tak... Żeby 500 zł wygrać. Sam mi kazałeś zrobić tak, żebyś przeknął. A co miałem innego zrobić? Ty jesteś inaczej, by nie dało rady. Mogłeś gdzieś to w ogóle przeżyć? Stary, to jest cios poniżej pasa, jesteś śmieciem, nie? Jesteś śmieciem, stary. Mogłeś przerzucić to na inną kartę z nim. Uda ci to usunąć, żeby to było. Było po prostu. Nie, bo wtedy by się nie wkurzył, on by się dowiedział. Ale nie! Stary, jesteś śmieciem, nie? Ja nie wiem co, nie wiem co wam powiedzieć, w sensie to jest cios, żałuję, że nagrałem ten film, żałuję, bo to jest już cios poniżej pasa. To jest, no nie wiem co mam powiedzieć, to ten, nie też się straciłem pieniądze, też się straciłem poprzedni film, w sensie w dupie to mam, zapłacę mu te 500 zł, ale tak się nie robi. Dobra, widzimy się jutro o 15:30, najgorszy film jaki kiedykolwiek nagrałem, przepraszam was za niego.